siadamy w restauracji Sado Cafe, gdzie prezentujemy swoje obrazy. Pierwszy raz było to 2 lata temu, minęły 2 lata, zostaliśmy kolejny raz zaproszeni i bardzo się z tego cieszymy, ponieważ dużo nowych prac przybyło. W naszym gronie są też nowe osoby, nowi artyści, nawet nauczyciele Vedic Art, którzy tutaj wystawiają swoje prace. Vedic Art jest procesem, którego jedna z ostatnich zasad, która jest jakby kompletowaniem tego wszystkiego, mówi o tym, że prowadzi nas do urządzenia wernisażu. No i to właśnie się odbywa. Możemy zobaczyć kolejne prace na tym wernisażu, nowych nauczycieli, nowych uczestników. Vedic Art rozwija się lawinowo i w tej chwili już trudno się doliczyć ilości osób, które wzięły w tym udział i które chcą kontynuować. To jest poczucie pełni, jedności i miłości. Tyle mogę powiedzieć od siebie. Realne korzyści w życiu to kroczenie według 17 zasad. I mimo, że nam się wydaje, że zamykając się w zasadach ograniczamy swoją wolność, to tu jest swoisty paradoks. Odzyskujemy wolność i ta kreacja objawia się również w naszym życiu codziennym. W życiu rodzinnym, w biznesie, w relacjach międzyludzkich. Z okazji wernisażu Vedic Art, artystów, którzy tworzyli Vedic Art, którzy tworzą, mam przyjemność i zaszczyt zagrać koncert zatytułowany Galeria Impresji. Jest to dość szczególny koncert, ponieważ muzyka będzie inspirowana właśnie obrazami, będzie inspirowana tym wnętrzem, tymi fluidami, które będą do mnie docierały.